do drugiego wyścigu Kia Platinum Cup na Slovakia Ringu z pierwszego pola startowego. Dzięki szóstej pozycji w wyścigu numer jeden ruszał István Bernula. Za sobą miał Patryka Borka, Jakuba Szablewskiego, Dawida Borka, no i dwóch najszybszych zawodników z pierwszego wyścigu, czyli Nikodema Wierzbickiego i Kamila Serafina. Na siódmym miejscu stał Aleksander Olejniczak, dalej Adrien Fogel, Aleks Sówka, Mateusz Żuchowski, Szczepan Mroczek, Błażej Buliński i Filip Zagórski, który po wykluczeniu z wyścigu numer 1 startował z ostatniego pola, ale z doświadczenia wiedzieliśmy, że nawet jak kiedyś pokazał Jan Antoszewski, ruszając na Slovakia Ringu z ostatniego, 15 miejsca można było wygrać wyścig. Także Filip Zagórski pełen nadziei przed rywalizacją na Slovakia Ringu w wyścigu numer 2. No i popatrzmy, co też działo się podczas 12 okrążeń prawie 6-kilometrowego toru nieopodal Bratysławy. Jak zwykle pierwsze okrążenia z lekka nerwowe, pierwsze zakręty bardzo nerwowe, kiedy wszyscy jechali w tłumie. Tutaj mogło się zadziać bardzo wiele dobrego, ale też i wiele złego. No i z tego wszystkiego najlepiej wyszedł ten, który startował z pole position, czyli István Bernula. Drobne problemy Kamila Serafina, którego Picanto postawiło bokiem, no ale Serafin to fachowiec, szybko wyprostował, szybka kontra, a tymczasem Dawid Borek próbował pchać się gdzieś tam za swoim bratem, który, no trochę niespodziewanie trzeba przyznać, znalazł się w ścisłej czołówce. Braterski kuksaniec w tylny zderzak, to spowodowało drobną kolizję Patryka Borka z prowadzącym Istvánem Bernulą. O właśnie, widzieliśmy to i słyszeliśmy. Węgier tego specjalnie nie odczuł. Odczuł jednakowoż Patryk Borek, natychmiast wyprzedzony przez brata. No i tak w tym bratobójczym starciu zamienili się miejscami ten wyżej plasujący się w klasyfikacji sezonu Dawid i ten niżej, czyli Patryk. A z tyłu działy się rzeczy wielkie. Jazda w tunelu aerodynamicznym, czyli slipstreaming, jak mawiają Anglicy. I tak oto dwa samochody, czyli Kamil Serafin i Filip Zagórski, wyprzedziły nie mogącego absolutnie nic na to poradzić Jakuba Szablewskiego. Ale proszę spojrzeć, jak ciasno było w czołówce po zakończeniu pierwszego okrążenia tej rywalizacji. István Bernula podlegał wciąż naciskowi ze strony Dawida Borka. Z tyłu byli i Patryk Borek, i Nikodem Wierzbicki, i Kamil Serafin, Jakub Szablewski. I oto proszę popatrzeć bardzo uważnie. Dwa uderzenia Kamila Serafina w tył Nikodema Wierzbickiego. Nikodem Wierzbicki przepchnięty do przodu. Puka Istvána Bernulę, no i prowadzący jeszcze chwilę temu w wyścigu Węgier z trudem ratuje się przed uderzeniem w barierę, ale oczywiście wypada z rywalizacji o zwycięstwo w tym wyścigu. No wściekły był Węgier, trudno mu się dziwić, nie zrobił niczego złego, dostał odłamkami, należałoby powiedzieć, bo w takim tłumie takie popukiwanie się to nie jest rzecz nadzwyczajna, ale on akurat został, że strawestując z lekka stwierdzenie nieżyjącego już Jerzego Kuleja, został źle trafiony. On akurat został dobrze trafiony, jeśli chodzi o punkt widzenia rywali, o swój nieszczęśliwie. Ten incydent miał mieć poważne konsekwencje już po zakończeniu właściwej rywalizacji na torze, ale o tym jeszcze zdążę powiedzieć. Popatrzmy na to, co działo się w drugiej części tego wyścigu. Kamil Serafin z Nikodemem Wierzbickim. Ta dwójka jeździła już koło siebie przez niemal cały poprzedni sezon. Podobnie jest i w tym. Adrien Fogel chciała tutaj sobie zjechać do zewnętrznej, bo przecież czekał ją lewy zakręt. Nie zauważyła Aleksandra Olejniczaka, no ale uprzejmie przeprosiła swojego kolegę. Patryk Borek, podążający za bratem, zaliczył nieco zbyt szeroki wyjazd na prostą startową, a może pomógł mu w tym delikatnie Nikodem Wierzbicki. Trudno to stwierdzić z tej perspektywy. W każdym razie Kamil Serafin
Korzystając z tunelu aerodynamicznego wytwarzanego przez Picanto Wierzbickiego, próbował razem z autem numer 33 przejść koło trójki, czyli koło Patryka Borka. Siła złego na jednego, w tym przypadku jak najbardziej. Ta sztuka im się udała. Borek stracił kolejną pozycję na rzecz Kuby Szablewskiego. No i ten efektowny, bardzo, bardzo szybki prawy zakręt, przez który samochody przejeżdżają z prędkością 100 kilkudziesięciu kilometrów na godzinę, to wygląda prawie jakby stało się przy bandzie, przy amerykańskich wyścigach serii NASCAR, a to przecież tylko stukonne Picanto. To proszę sobie wyobrazić, co dzieje się w środku tych autek, kiedy najeżdżają na ten prawy zakręt 10 na przykład osobową grupą. Coraz bardziej rysowała nam się przewaga prowadzącej grupki. Tam trzy samochody, trzech zawodników najszybszych w wyścigu numer 1 sformowało taki peletonik i nie walcząc ze sobą, co bardzo istotne, starało się odjeżdżać całej reszcie. A w tej reszcie walka trwała na całego. Nic więc dziwnego, że precyzyjnie jadący Dawid Borek, Nikodem Wierzbicki i Kamil Serafin zaczynali mieć coraz spokojniejszy wyścig. Spokoju nie było zdecydowanie za ich plecami. Tam jeszcze jechał Jakub Szablewski, tam jechał Filip Zagórski. No a z tyłu znów oglądaliśmy tych, którzy zajęli miejsca od 7 w dół w wyścigu numer 1, czyli Ola Olejniczaka, czyli Adrien Vogel, czyli Aleksa Sówkę. Oni między sobą tłukli się okrutnie, dając sporo uciechy, trzeba powiedzieć, publiczności, bo ci na czele, jak już mówiłem, bardzo spokojnie, nie zawsze, jak się okazuje, oddalali się od reszty. Tutaj ewidentny błąd Kamila Serafina, no nie dohamował się, odjechał mu trochę przód. Dawid Borek był przed nim, miał prawo wyboru toru jazdy, zatem to Serafin spowodował tę kolizję, ale bardzo dobrze zachował się chwilę później, bo oddał pozycję Dawidowi Borkowi, przeprosił na dodatek. Gdyby tego nie zrobił, miałby jeszcze poważniejsze kłopoty niż już miał. Może nie w tym momencie, ale po wyścigu obiecałem Państwu, że powiem o tym, co wydarzyło się w konsekwencji tego incydentu z Istvanem Bernulą. Ano wydarzyło się to, że sędziowie po wyścigu bardzo skrupulatnie przeanalizowali całą sprawę i doszli do wniosku, że sprawcą opuszczenia toru przez Bernulę bezpośredni sprawcą był Kamil Serafin, który zaczął to stukanie Nikodema Wierzbickiego w tył. Nikodem Wierzbicki nie miał absolutnie żadnej możliwości manewru, dlatego jego Picanto wpadło w auto Istvana Bernuli, a Bernula stracił prowadzenie. No i uprzedzając bieg wypadków, powiem tylko tyle, że Kamil Serafin został już po wyścigu ukarany przez sędziów doliczeniem czasu do wyniku jego wyścigu. Nie spodobało mu się to. A dlaczego? To Państwo za moment zobaczą. Serafin w tym momencie na trzecim miejscu w tej prowadzącej grupce, ale oni przyjęli bardzo inteligentną taktykę. Kiedy już odjechali reszcie, kiedy już byli pewni, że nikt ich nie dogoni, dopiero na ostatnich dwóch właściwie, no góra trzech okrążeniach, postanowili między sobą rozstrzygnąć sprawę tych pierwszych miejsc. No i błąd popełnił Nikodem Wierzbicki, odjeżdżając za szeroko od szczytu zakrętu. Być może nie trzymały już opony w jego Picanto. Wykorzystał to natychmiast Kamil Serafin. Serafin jako pierwszy minął linię mety przed Wierzbickim i Dawidem Borkiem. Tak cieszył się mistrz Polski sprzed 2 lat. Ale ta radość była przedwczesna. 25 sekund kary zepchnęło go na 8 miejsce w tym wyścigu. Pierwszy był zatem Wierzbicki przed Borkiem i Szablewskim, i to Nikodem Wierzbicki pozostał liderem Kia Platinum Cup po 4 rundach, a przed wakacyjną przerwą, bo następny wyścig dopiero na przełomie sierpnia i września na torze Most w Czechach. I to będzie już przedostatnia runda, gdzie emocje będą sięgały zenitu.